Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny, jest zakończeniem postu w miesiącu Ramadan, więc jest to dzień świąteczny, pierwszy dzień świąt muzułmańskich, które są radosnymi świętami, bo jest koniec postu. No, Tatarzy obchodzą to święto tak jak większość muzułmanów, myślę, czyli rozpoczyna się nabożeństwem w meczecie, a następnie wszyscy udają się najpierw na Mizar, żeby odwiedzić swoich zmarłych, pomodlić się tam nad mogiłami, a następnie udają się do domu na uroczysty obiad i w kolejnych dniach, bo święto trwa 3 dni, będą się odwiedzać wzajemnie. Czyli jak młodsze pokolenie podchodzi do tradycji? Ja się cały czas czuję młodo, więc odpowiem za siebie. Myślę, że młodsze pokolenie dobrze podchodzi do tradycji. Widać to zresztą w zaangażowaniu młodych ludzi w różnego typu działania, które też podejmowane są czy przez gminy wyznaniowe, czy przez jakby organizacje takie nie świeckie, byśmy powiedzieli, udział młodzieży w zespołach tanecznych i myślę, że to zaangażowanie jest widoczne. Dzisiaj szczególnie chyba w tych mediach wszystkich społecznościowych, na Facebooku, to można sobie to prześledzić i zauważyć. Także myślę, że ta tradycja jest kultywowana też przez młodszych, no bo jest pokazywana przez starszych. Bajram Ramadan jest na zakończenie postu i po nabożeństwie taka jest reguła u nas, że wszyscy przychodzimy na mizar i modlimy się nad grobami za dusze zmarłych. Przewidziana również jest później w centrum takie spotkanie dla wiernych, którzy przyjdą, żeby razem ze sobą się spotkać, porozmawiać. Jest to święto wesołe i dobrze, jak możemy ze sobą razem pobyć i razem się pocieszyć tym świętem. Ramadan Bajram, jak sama nazwa wskazuje, Bajram to znaczy święto. Więc czas radości, świętowania po zakończonym poście, dość ciężkim, tak, zwłaszcza w polskim klimacie. Aczkolwiek no, co roku jest tak, że się zmienia kalendarz, bo to 10 dni się przesuwa. Teraz idziemy do zimy, te dni już troszeczkę są krótsze, jest trochę łagodniejszy. Niemniej jednak radość pozostaje duża z zakończonego postu i z czasu świętowania. Modlitwa bajramowa troszeczkę różni się, ona jest podobna do tej piątkowej, składa się z 2 ruchoskłonów i kazania, natomiast jest odwrócona kolejność. Najpierw są ruchoskłony, a później jest kazanie, stąd też ta różnica też w tym, że nie ma obowiązku wykonania azanu, nawołania do modlitwy i tuż przed modlitwą samej ikamy, czyli ogłoszenia, że nastaje modlitwa i taka właśnie jest między nimi różnica. No i te kazanie właśnie jest też takie bardziej ogólne, takie świąteczne, takie też okazja do tego, że zbieramy się no, teraz w czasie pandemii w nie tak szerokim gronie, jakbyśmy sobie życzyli, tak? W mniejszym gronie, rozstawieni w meczecie, tak? Z dystansem, z tego względu, że właśnie jest czas pandemii i nas jest dużo mniej, ale staraliśmy się właśnie zachować ten dystans, tą przestrzeń między osobami modlącymi się po to właśnie, żeby w zdrowiu też zakończyć ten Ramadan i świętowanie. Bismillahirrahmanirrahim. W imię Boga Litościwego, Miłosiernego. Drodzy bracia i siostry, w tym szczególnym dniu dla wszystkich muzułmanów na całym świecie, a także mieszkającym tutaj na Podlasiu, w dniu Bajramu, Ramazanu Bajramu, składam serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, żeby nam się działo jak najlepiej. Ten czas to czas bardzo ciężki dla wszystkich, nie tylko muzułmanów. Cierpią wyznawcy wszystkich religii. I żeby to były słowa pocieszenia, to do wszystkich bez wyjątku, naszych braci i sióstr w islamie, a także naszych braci i sióstr, katolików, prawosławnych i wszystkich, którzy wierzą w jednego Boga, żeby łaski Boga jedynego spływały na nas i na was codziennie. Tego wam życzymy, życzą tego muzułmanie na całym świecie, a także muzułmanie mieszkający tu, na tej ziemi, ziemi sokulskiej.